No dzień dobry, kochani. Witam Was po raz kolejny. To jest czytanie z cyklu Wybierz kartę, wybierz obiekt, wybierz talię na nową miłość. Więc jeżeli macie dosyć eksów, eksowych i tak dalej, wracaczy, no to to jest właściwe czytanie. Tutaj nie mówimy o eksach. Dla ewentualnych wracaczy mamy czytanie dla singli. Tu mówimy tylko i wyłącznie o nowej miłości. Jest to czytanie teoretycznie na lipiec, kochani, 2021, ale pamiętajcie, że te czytania z cyklu Wybierz kartę, szczególnie dotyczące miłości, są bezterminowe, więc kiedy je nie obejrzycie, to informacja będzie właśnie dla Was, z intencją najbliższych 30 do 40 dni. Także, kochani, mamy trzy grupy. Grupa numer 1, talia Everyday Witch Tarot. I mamy tutaj takiego śmiesznego ludka w słuchawkach, śmiejącego się do rozpuku. Talia numer 2, Light Seer's Tarot. No i oczywiście nasz kociamberek zezowaty. Nieodłączny element naszych czytań. Zawsze towarzyszy. No i talia numer 3, Steampunk Tarot. I miś serduszkiem. Także, kochani, oczywiście dopowiemy sobie aniołkami romansowymi. Wyrzucimy sobie kosteczkę ze znakiem zodiaku i z charakterystyczną liczbą dla tej relacji, która nadchodzi. Oczywiście dopowiemy moimi karteczkami a propos wyglądu, a propos cech charakteru i a propos tego, gdzie możecie się poznać. Także, kochani, grupa numer 1, grupa numer 2 i grupa numer 3. Wybierzcie, a ja przechodzę do grupy numer 1. Grupa numer 1. Dobra. Witam Was serdecznie, grupo numer 1. Jeżeli wybraliście talię Everyday Witch Tarot i naszego śmiesznego ludzika ze słuchawkami, no to, kochani, to jest Wasze czytanie na nową miłość. Zobaczmy, kto ciekawy tutaj do Was idzie. Talia jest już przytasowana, ja ją tylko przełożę. No i zobaczmy, wybierzemy sobie 6 kart i 2 aniołkowe i będę Wam czytać. Królowa kielichów. Siła. As kielichów. Rycerz pentakli. Piątka kielichów. I piątka buław. No, kochani, co już Wam następnie mogę... Czekajcie, aniołki. Aniołki, dopiero będę Wam czytać. Ale, no, całkiem fajny rozkład. Całkiem fajny rozkład. Getting to know each other. Poznawanie się. I it is safe for you to love. Czyli bezpiecznie jest kochać dla ciebie. Powiem wam tak, że macie bardzo fajną osobę, która do was idzie. Aczkolwiek z jakimiś delikatnymi problemami z przeszłości. Zacznę może właśnie od tego. Mamy piątkę kielichów i mamy piątkę buław. Ta osoba przeszła w życiu dużo. Być może jeszcze nie pogodziła się do końca, albo pracuje na tym, a propos swojej eksowej z poprzednich relacji. Ale na pewno przeszła dużo, dużo doświadczyła, dużo smutku, dużo żalu. Być może ktoś ją zdradził, także... No, jest poraniona, ale jednocześnie jest gotowa na nową miłość. No i piątka buław. Jest gotowa walczyć o tę relację, jest gotowa walczyć o ten związek. Być może wokół Was kręci się bardzo dużo osób, albo wokół tej osoby kręci się bardzo dużo osób, także jest konkurencja, ale jest gotowa walczyć o tę relację. No i kochani, kto idzie w Waszą stronę? Osoba bardzo silna, bardzo kochająca. Królowa kielichów. No, miłość w czystej postaci. Osoba ciepła, osoba kochająca, osoba wrażliwa, osoba pełna empatii. Osoba gotowa na miłość, gotowa na stabilizację, na stały związek, na założenie rodziny. Tak jak wcześniej wspomniałam, osoba, która przeszła dużo w swoim życiu, ale to ją zahartowało. Wykazuje się ogromną odwagą, siłą charakteru, jest bardzo solidna, mocna. Być może jest na jakimś takim stanowisku dowodzącym, gdzie też musi wykazać się odwagą i taką potrzebą zrównoważenia energii i kierowania innymi, także no taki lew czystej postaci, że tak powiem, król dżungli.
osoba, tak jak mówię, bardzo odważna, charyzmatyczna, ale jednocześnie łagodna. To nie jest siła w sensie agresji, to jest taka siła ducha, tak? Pokonywanie własnych słabości. Osoba, mówię, odważna, jak już sobie postawi coś za cel, no to działa, walczy o to. No i kochani, zdecydowanie to jest nowa miłość. Początek pięknej przygody, pięknej relacji. Będziecie się poznawać, będziecie dużo randkować. Widzę, że spędzać czas na świeżym powietrzu. Dużo jakichś wypadów za miasto, być może gdzieś nad wodę, być może do jakiegoś zoo, kochani. Ale jest to zdecydowanie początek pięknej, nowej miłości. Bardzo, bardzo fajnie ta osoba jest gotowa na tą miłość, jest gotowa na związek, jest gotowa na was po prostu, tak? No i co? Mamy tego rycerza pentakli. Osoba bardzo konkretna, osoba, która z niczym się nie śpieszy. Okej, ma postawione cele, ale nie działa tak na hura. Ma ułożony plan, strategię i wszystko robi małymi kroczkami. I ta relacja też będzie tak przebiegać. To nie będzie na zasadzie, że od razu w to wejdziecie i nie wiem, miesiąc później już będzie ślub, mieszkanie razem i tak dalej. To będzie się rozwijać bardzo pomału, ale statecznie, ale do przodu. Być może ten powolny rozwój sytuacji jest też związany właśnie z sytuacjami z przyszłości. Może kiedyś ta osoba wchodziła za szybko w relację i teraz ma taką, powiedzmy, nauczkę i z niczym się nie będzie śpieszyć, będzie chciała was najpierw poznać, zanim się w pełni zaangażuje, tak? Może mieć właśnie jakieś problemy też z samooceną odnośnie miłości. Może mieć takie poczucie, czy jest bezpiecznie, żeby cię pokochać, tak? I najpierw, zanim was pokocha, będzie badać teren. Będzie stopniowo, pomalutku, kroczek po kroczku badać teren. Ale będzie gotowa o was zawalczyć. Będzie gotowa o was zawalczyć. Jak już wpadnie, to jak śliwka w kompot, kochani. Jak śliwka w kompot. Także bardzo ładna energia. Szykuje się cudowny romans. A kto wie, co będzie z tego na dłużej. Czy będzie coś z tego na dłużej. Wydaje mi się, że może być z tym rycerzem pentakli. Bo to jest szansa na fajny, stabilny związek. O ile rozegracie to pomału, o ile nie będziecie się tutaj z niczym, kochani, śpieszyć. Dobra, to zobaczmy, jak ta osoba będzie wyglądać. Coś nam szybko wyskoczyło. Wysportowany, wysportowana. No, biorąc pod uwagę tutaj tego lwa, to wcale się nie dziwię. Kręcone włosy. Może mieć kręcone włosy. Może nosić okulary. Może mieć aparat na zębach. Pamiętajcie, że te cechy mogą być również wasze. Ale dobra, skupiamy się tutaj na osobie, która do was idzie. O, kręcone włosy albo proste włosy. Uhuhuhu, co my tu mamy? Blondyn, blondynka. I może mieć jasną karnację. Takie nam tutaj cechy wyskoczyły, jeśli chodzi o cechy zewnętrzne, cechy wyglądu. To teraz popatrzmy na cechy charakteru. Pamiętajcie, że są tu również wady. Wytrwały. Z siłą, wcale się nie dziwię, rycerzem pentakli. Ale również nieśmiały. Ta nieśmiałość chyba będzie wynikać właśnie z tego poczucia, czy jest mi bezpiecznie kochać, tak? Także wydaje mi się, że to o to chodzi. Ale dowcipny, dowcipna. Taktowny, taktowna. Boże, co ja gadam, taktowny. Czyli taktowny też może być, ale kontaktowy. Czyli z jednej strony będzie nieśmiały, ale podejrzewam, że to jest kwestia właśnie na otwarcie się na uczucie, na wyrażanie uczuć, ale będzie ci się bardzo dobrze czuć w towarzystwie tej osoby, będzie kontaktowa, będzie właśnie dowcipna. No i hojny, hojna. Będzie was obsypywać prezentami. Właśnie może jakieś propozycje wycieczek za miasto. Dobrze. Ale też hojna, jeśli chodzi, jak już się zaangażuje. To będzie hojna w takim okazywaniu właśnie uczuć. Jak już się zaangażuje, tak? Jak już będzie wiedziała, że może wam zaufać. No i dobra, zobaczmy, gdzie się możecie poznać. Gdzie się możecie poznać, kochani? Gdzie się możecie poznać? Spotkanie rodzinne. Może na jakimś weselu, na jakiejś imprezie, coś w tym stylu, bo mamy tutaj tego grajka, także tak mi się skojarzyło, jeśli się wybieracie na coś takiego, albo w drodze na spotkanie rodzinne. Może ktoś jakąś, nie wiem, waszą kuzynkę przywiezie, jakiś kolega, koleżanka, tak? Coś, albo kuzyna, coś takiego, przy spotkaniu rodzinnym. Na imprezie, kochani, no co mówiłam przed chwilą, imprezka może być na imprezce. I zwierzęta, a? Lew, może w zoo, może w jakimś takim ogrodzie. Jakimś takim, wiecie, ze zwierzątkami, może gdzieś tam na wsi. Gdzieś w pobliżu zwierząt możecie się poznać. Albo na spacerze z psem, jeśli macie. No,
Dobra, to takie mamy tu informacje. Zobaczmy teraz znak zodiaku tej osoby. Bliźniak. Lew. Lew. Bądź strzelec. Ok, i charakterystyczne liczby to może być, nie wiem, różnica lat między wami, to może być konkretny dzień, godzina, numer telefonu, adres, jakakolwiek charakterystyczna liczba dla was przy poznaniu się. 7. Jeden i 11. Także kochani, dziękuję wam za wysłuchanie. To by było na tyle. A ja przechodzę do grupy numer 2. Jak tylko pozbieram karteczki. Zabieram. Jeszcze aniołki przetasuję dla grupy numer 2. Witam was serdecznie, grupa numer 2. Jeżeli wybraliście talię Lightseer Starout i naszego kociamberka, no to kochani, to jest wasze czytanie na nową miłość. No zobaczmy, co, Boże, brzydko powiedziałam, kto przychodzi do mojej grupy numer 2. Talia jest już przetasowana, jak widzicie, tylko ją przekładam i lecimy. Królowa kielichów zaczyna się jak w grupie numer 1. Rydwan. Piątka buław. Królowa mieczy. Dziewiątka kielichów. I świat. Wow, moi drodzy, ale macie ciekawe czytanie. Zobaczmy jeszcze aniołeczki. Okej, chciałeś wyjść, to chodź. Religious factors, czyli mogą tu być jakieś faktory religijne, które będą was różnić, które mogą wpływać na waszą relację. Albo jakieś światopoglądowe, coś w tym stylu. I stay optimistic about your love life, czyli pozostań optymistą a propos swojego życia miłosnego, uczuciowego. No i kochani, właśnie a propos tych faktorów religijnych, wydaje mi się, że to może być ktoś z zagranicy albo ktoś właśnie z innej kultury, ponieważ mamy tą kartę świata. Także to może być ktoś innej rasy, innego wyznania, całkowicie właśnie innej kultury, z innego państwa. Możecie poznać kogoś, kto będzie akurat na wyjeździe do Polski, chyba że wy wybieracie się w jakąś podróż, także możecie się poznać podczas podróży, kochani. No co wam jeszcze mogę powiedzieć? Jest to osoba na pewno pełna miłości, pełna uczuć, otwarta na miłość, otwarta na nowe znajomości, jest bardzo empatyczna, czuła, kochająca, wrażliwa. Może być jakimś lekarzem, psychologiem, coś w tym stylu, albo bardziej biznesmenem, bo tu widzę tą królową mieczy, gdzieś osobą na stanowisku, ale na pewno jest bardzo dużo emocji, uczuć i miłości u tej osoby, tak? Jest gotowa na miłość i jest otwarta na miłość. Tutaj mamy tą królową mieczy i piątkę buław. Wydaje mi się, że to chodzi może właśnie o sprawy zawodowe, że kiedy trzeba, ta osoba jest kochająca, jest otwarta na uczucia, ale kiedy trzeba wyciszyć emocje i postępować logicznie, pięknie jej to wychodzi. Potrafi zawalczyć o swoje, potrafi zawalczyć o swoje pragnienia, o swoje marzenia. Być może pracuje w jakiejś takiej korporacji albo prowadzi własną działalność, albo w jakimś firmie, gdzie jest dużo konkurencji i musi wiecznie walczyć o to swoje, walczyć o ogień, także cechuje ją niezwykła charyzma, odwaga, no i taka chęć zdobycia tego, co najlepsze. Z tą królową mieczy ta osoba również jest bardzo inteligentna, bardzo oczytana, bardzo mądra, stawia na komunikację, stawia na poznawanie się pod względem właśnie inteligencji, rozmowy, więc będziecie przeprowadzać bardzo, bardzo dużo rozmów ze sobą, poznawać się od tej strony
że tak powiem, głowy. No ale wygląda na to, że może ci się okazać spełnieniem marzeń tej osoby. Dziewiątka kielichów, tak? Ta osoba w ogóle jest bardzo, jest takim manifestatorem, mam wrażenie, że jak sobie coś postanowi, jak coś sobie wymyśli, to to zdobywa, tak? Jest otwarta na to. Pięknie jej to wychodzi. Także, no kochani, bardzo fajny kandydat, kandydatka. No i ten Rydwan. To też jest ta odwaga, to też jest pokonywanie trudności. Ta osoba, jeśli ma coś zaplanowane w głowie, jeśli ma jakieś marzenie konkretne, to idzie jak taran. Po prostu pokonuje wszelkie trudności, żeby osiągnąć sukces. No i Rydwan też może właśnie świadczyć o wycieczce, że ta osoba jest w podróży w naszym kraju albo w zależności, gdzie tam jesteście. I właśnie w ten sposób się poznacie. Rydwan też jest chęcią pójścia razem naprzód, więc jeżeli się poznacie, wydaje mi się, że dla tej osoby nie będzie istnieć czas, miejsce i podróż, i odległość i tak dalej. Ta osoba będzie pokonywać wszelkie trudności, żeby się z Wami spotkać. Więc bardzo, bardzo fajna energia osoby odważnej, osoby otwartej na miłość, ale jednocześnie inteligentnej i takiej konkretnej. Jest optymistą, jeśli chodzi o życie miłosne, tak? To widać z tą królową mieczy, z tą dziewiątką kielichów, ale mówię, mogą być jakieś faktory religijne bądź kulturowe, które mogą Was gdzieś tam podzielić, więc trzeba będzie po prostu nad tym popracować, jeżeli chcecie, żeby to wypaliło, jeżeli chcecie, żeby się ułożyło, ale ta osoba łatwo się nie poddaje, te dwie karty o tym doskonale świadczą i podejrzewam, że jeżeli tylko zechcecie, ta osoba będzie starać się naprawdę bardzo, bardzo mocno, żeby właśnie to wypaliło i żeby o Was zawalczyć. Bardzo ładnie, naprawdę bardzo ładnie. Zobaczmy w takim razie cechy wyglądu tej osoby. Cechy wyglądu. Może mieć tatuaże albo jakiś piercing, jakieś kolczyki. Może być lekko krągły, czyli wiecie, brzuszek dla kobietki, bioderka, biust, także takie ładne krągłości. Szatyn, szatynka, to kolor włosów. Dobra, lecimy dalej. Szczupły, czyli albo krągły, albo szczupły. Ewentualnie gdzie krągłości, to krągłości, gdzie szczupłe, to szczupłe. Dobra, co dalej? Chcesz wyjść? Chodź. Dwa różne kolory oczu. O, ale mnie to rajcuje, nie wiem jak Was, strasznie mi się to podoba. Dwa różne kolory oczu może mieć. Albo może mieć czarne oczy, czyli ciemne oczy. Może jedno oko będzie czarne, a drugie jakiegoś innego koloru. Może być też lekko rudawy, albo po prostu ruda, tak? Rudego koloru włosy. Jeszcze jedną bym wzięła, jeszcze jedną bym chciała. Nie, aż tyle to ja nie chcę. Aż tyle to ja nie chcę. A, może. Wysoka. Krótkie włosy. Czyli dla panów podejrzewam bardzo krótkie takie włosy. Jeśli chodzi o panie, no to może takie ścięte na chłopaka albo takie maksymalnie do ramion. Falowane włosy. Uch, tu pięknie widać na królowej kielichów, tak, falowane włosy. I długie włosy, także podejrzewam, że jeśli chodzi o panów, to mogą mieć krótkie, chyba że tam jakaś kicorka będzie. No albo właśnie bardzo długie, piękne włosy. Także widzicie, różnorodność jest dla każdego coś innego. Zobaczmy cechy charakteru. Cechy charakteru. Tolerancyjny. Pięknie. To bardzo ważne, jeżeli chodzi zwłaszcza o te faktory religijne, tak? Czy jakieś inne różnice. Odpowiedzialny. Oj tak, to przy tej królowej mieczy to bardzo dobrze widać. I ambitny. Oj tak. Ale jednocześnie wesoła. Także będzie to poczucie humoru, będzie wesoło, nie będziecie się nudzić, tak? Będziecie mieć dużo tematów do rozmów. Będzie dużo śmiechu, dużo radości. Fajnie, bardzo fajne czytanko. Zobaczmy, gdzie się możecie poznać. Na placu zabaw, albo przy placu zabaw. Może gdzieś w parku będziecie, gdzie będzie plac zabaw. Ojejku, ile mi kart wyleciało. Spotkanie z przyjacielem, czyli gdzieś na spotkaniu z przyjacielem, może wyjdziecie gdzieś na jakąś kawkę, na jakiś obiadzik, może na jakiegoś drineczka i wtedy bum, grom z jasnego nieba. Relaks, czyli podczas relaksu, albo podczas spotkania z przyjacielem, albo na placu zabaw, albo gdzieś w jakimś spa, nad jeziorem, w zależności gdzie lubicie się relaksować, kochani.
Wracając z pracy, może wracając z pracy poznacie tą osobę. Czekajcie, ja tylko zanurkuję poduszko, bo wydaje mi się, że coś jeszcze wypadło, ale chyba nie jestem pewna. Nie, chyba mi się wydawało. Tak, wydawało mi się. Dobra, to mamy wszystko. No i co? Zobaczmy jeszcze znak zodiaku tej osoby. Znak zodiaku, znak zodiaku. Rak. Panna. Bądź lew. Rak, panna, lew. No i zobaczmy charakterystyczną liczbę. To może być różnica wieku, to może być część daty urodzenia, numer telefonu, data gdzieś tam, w której się poznacie, godzina. Różne. To jest jakaś charakterystyczna liczba, która będzie bardzo ważna przy waszym poznaniu. 1. Dziesięć. Jeszcze jedna. I 8. Okej, to by było na tyle. Grupo numer 2, dziękuję Wam serdecznie. No i co? Ja przechodzę do grupy numer 3. Tylko pozbieram karteczki. Kociambuś. Dobra, przekasujemy aniołki dla grupy numer 3. Dobra, mamy to, mamy to. Witam Was serdecznie, grupo numer 3. Jeżeli wybraliście talię Steampunk Tarot i tego misiaczka z serduszkiem, no to kochani, to jest Wasze czytanie z cyklu Nowa Miłość. Kto idzie w Waszą stronę? Talia jest już przetasowana, ja ją tylko przełożę. No i co? Patrzymy, kto tu ciekawy do Was zmierza. Sprawiedliwość. Dziesiątka buław. Rycerz buław. Król kielichów. Umiarkowanie. I cesarzowa. Okej, dobra. Wylosujmy jeszcze aniołki. Give your relationship a chance. Daj swojemu związkowi szansę. Getting to know each other. Poznawanie się. Wiecie, co Wam powiem? Ta osoba może być po prostu świeżo po rozwodzie. A propos tego, give your relationship a chance, czyli bardzo długo starała się uratować jakieś małżeństwo swoje albo jakiś związek, w którym tkwiła przez ostatni czas, ale niestety tutaj doszło do jakiegoś rozstania i to bardzo bolesnego, bardzo, bardzo ciężkiego, tak? Także ta osoba może być na chwilę obecną troszeczkę poraniona i na chwilę obecną szukać po prostu, wiecie, namiętności, przyjemności, rycerz buław, tak? Ale ma piękne perspektywy na przyszłość, także posłuchajcie mnie do końca, nie wyłączajcie filmu jeszcze. Także mówię, ta osoba może być po ciężkim rozstaniu i w tym momencie nie mieć za bardzo ochoty właśnie na stabilizację, na stałość. Bardziej na romans, nie na stabilizację. Może pracować gdzieś, jeśli chodzi o właśnie sądy, takie, może być adwokatem, w sprawach formalnych gdzieś pracować. Albo wykonywać też pracę fizyczną z tą dziesiątką buław, bardzo ciężką. To tak te dwie karty jeszcze tak do mnie przemówiły. Ale kochani, jeżeli dacie temu szansę, bo właśnie to też dotyczy się do Was, jeśli dacie temu szansę, jeśli dacie tej osobie dojrzeć, no kochani, ta osoba ma bardzo wiele miłości do zaoferowania. Król kielichów, tak?
Może nie będzie okazywać za dużo tej miłości, ale jeżeli Was bliżej pozna, to wydaje mi się, że z tego rycerza buław okaże się, że ta osoba jest naprawdę bardzo, ale to bardzo kochająca i w gruncie rzeczy gotowa na stały związek i gotowa na miłość. To będzie wymagać zarówno od Was dużo cierpliwości, jak i od tej osoby umiarkowanie. Mówię, cierpliwość, cierpliwość, cierpliwość. Ta osoba jest również bardzo cierpliwą osobą, ale z tą kartą umiarkowania powiedziałabym, że to jest też takie, taka relacja z przeznaczenia, że to jest zesłane z góry. Nie wiem, czy to będzie na dłużej, chociaż biorąc pod uwagę tą cesarzową na koniec, może być na dłużej, ale na pewno jest to taka lekcja albo znajomość, która Was wiele nauczy, która pozwoli Wam wejść wyżej na taki level duchowy. No na pewno będzie dużo spotkań, dużo poznawania się. Może zacząć się od romansu, ale z czasem wydaje mi się, jeśli dacie temu szansę, będzie to ewoluować przepięknie. Bo patrzcie, jak to idzie. Od poprzedniego rozstania, rozwodu, od ciężkich sytuacji, przez rycerza buław, czyli seksiki, spotkania, randeczki, do króla kielichów, czyli miłość i na końcu mamy tą piękną cesarzową, czyli tutaj jest szansa na stabilizację, na małżeństwo, na założenie rodziny, na wzrastanie razem. Powiem Wam, że z tą cesarzową ta osoba też może prowadzić własną działalność, własny biznes, może sobie dobrze radzić finansowo, dobrze prosperować finansowo, tak? Ale mówię, wbrew pozorom ta osoba jest naprawdę gotowa na stabilizację i stały związek, jeżeli tylko dacie temu szansę. Więc zachowajcie cierpliwość, poznawajcie się na spokojnie, no i zobaczcie, do czego to poprowadzi. Jeżeli nie będziecie chcieli, oczywiście Wasza decyzja może zostać na etapie romansu i dziękuję, do widzenia. Ale tu jest naprawdę fajna szansa na wzrost, na rozwój tej relacji, jeżeli tylko dacie temu szansę. Ok, zobaczmy cechy wyglądu tej osoby, która tutaj do Was zmierza. Podobnego wzrostu możecie być, albo ktoś bardzo wysoki, wysoka, tak? Chyba, że sami jesteście wysocy, to będziecie podobnego wzrostu. Brązowe oczy nam się pojawiły i ciemna karnacja. Fajnie. Zobaczmy, co dalej. Osoba może być ruda albo rudawa, może farbować włosy, szczególnie jeśli to kobieta, na jakąś czerwień ognistą. Krągły, krągła, także panowie mogą mieć jakiś tam brzuszek, pani oczywiście bioderka piękne, biust i tak dalej, także cudne krągłości. Może mieć aparat na zęby i pojawiły nam się długie włosy, tak, długie włosy. Czyli panie mogą mieć na przykład bardzo, bardzo długie włosy, albo takie dłuższe do ramion. No a panowie też takie, nie przy samej skórze, że tak powiem. No dobra, cechy charakteru. Zobaczmy cechy charakteru. Buntowniczy, buntownicza. Wow. Ale jednocześnie czuły, czuła, widzicie? To tu jest buntownik w rycerzu buław, a tu jest ta czułość w królu kielichów. O, i będzie kochał zwierzęta, cudnie. I będzie bardzo kontaktowy, kontaktowa, więc szybko nawiążecie więź, szybko nawiążecie kontakt. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dajcie znać, jak poznacie taką osobę. Aż jestem ciekawa. No i zobaczmy, gdzie możecie się poznać. O, w galerii handlowej. W galerii handlowej. W parku. Czyli na świeżym powietrzu, w parku. O, albo gdzieś, gdzie gra muzyka. Być może na jakimś koncercie, na jakimś evencie, w jakiejś filharmonii. Teraz jest dużo organizowanych takich koncertów plenerowych. To może właśnie w parku, gdzieś podczas jakiegoś eventu muzycznego. Także poznacie się właśnie w takich miejscach. Możecie się poznać w takich miejscach. Dobra, zobaczmy znak zodiaku tej osoby. Wodnik. Ryby. Albo skorpion. Wow, dużo wody, dużo wody. Okej, i charakterystyczne liczby. To może być różnica lat, część daty urodzenia, adresu, pod którym się poznacie, godzina.
nie wiem, data w miesiącu, w którym się poznacie. To może być każda liczba bardzo charakterystyczna przy waszym poznaniu. 10. 6. I 6. Czyli 10 i 2 szóstki. Także może to być 66 albo pojedyncza szósteczka. Dobra, to by było na tyle. Grupa numer 3. Dziękuję Wam za wysłuchanie. No i co? Do zobaczenia za niedługo. Powodzenia, buziaki, pa pa.